Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam was w odcinku, w którym pokażę wam, jak wyglądają nowe trasy na... To jest chyba Czarnej Gronie, nie jestem pewien. W każdym razie trasy są w Istebnej, czyli niedaleko Wisły. I z czego wiem, są bardzo fajne. Dlaczego wiem? Bo już zjechałem sobie ze dwa razy niebieską i jeden raz czerwoną. I naprawdę jest zajebiście. Generalnie plus, jaki już czuję, jest taki, że zjeżdżacie sobie trasę na raz. Nie wiem, ile to trwa, może z 2,5. 3, może max 4 minuty, zależy jaką trasę jedziecie i od razu sobie wjeżdżacie. Prawie, że w ogóle nie ma kolejki, więc teraz mam korzystać, bo na chwilę obecną trasy są chyba najlepsze jakościowo w Polsce, jeżeli chodzi o kolejny, o jakieś dziury w bandach i tak dalej. A przypominam, że mamy wrzesień, w sumie dzisiaj chyba jest ostatni dzień września, więc stan rewelacyjny. Dobra, zobaczmy, jak wygląda trasa niebieska, pierwszy piątek, bo teraz na szybko, więc zwolnię. Zobaczymy, jak będzie. Trasa tako, z bomby pierwszy przejazd, więc ciekawi mnie, czy gdzieś na przykład wybitnie bardzo nie dolecę, albo wybitnie bardzo przelecę. Jechałem jak na razie tylko trasę zieloną, ale tego wam nawet nie będę pokazywać, bo no, w sumie nie ma za bardzo co tam pokazywać. O, tutaj trochę się w bandzie nie zmieściły, musiałem przyhamować się po prędkości. Ale ta wydaje się być płynna, w sensie taka cały czas jakaś hopka. Nie są one wielkie, ale co najważniejsze, nie wdupcają. Idealnie. Tak to już pociągnąłem, w sensie przeciągałem się tak mega do przodu. O, tutaj kurwa. Dobra. Jest. O, już jestem zmęczony. No zobaczymy, jak będzie. Ej, fajne! Mega przyjemne! Mega przyjemne, tylko tych band tutaj nie znam. Nie wiem jak nie wjeżdżasz, której można zaufać. To jest jeszcze taka w miarę śliska glina. Kolejne wybicie, takie płaskie. O, tutaj trochę. Dobra, jest. To też kopnięcie. Na styk było, pompa. I cyk. I cyk. Niepotrzebnie przyhamowałem. To kolejne. Dobra, jest. Stebla unik. Ej, mega fajna trasa, w sensie serio. Jestem zszokowany. W końcu, kurde, w mojej okolicy. O, ja nie wiedziałem, że będzie wybicie. Zaczynają powstawać jakieś fajne trasy dla osób, które jeżdżą mniej więcej na takim poziomie jak ja, czy na takim średnio zaawansowanym. Bo i powstała... O, co trzeba? To jest chyba szybciej. Bo i powstała... i powstał Soszów. Odcinek z niego już nagrywałem chyba ze 3 razy. Jeszcze żadnego nie zmontowałem. I teraz powstało to. Mega fajnie. O, tutaj... Chyba coś większego będzie. Ju! Trochę dzisiaj wieje. Jeszcze nie znam tej prędkości w ogóle na te hopy, więc nie wiem, jak to jechać. Ale spoko, spoko, podoba mi się. Jest luks. To teraz gdzie chcę jechać? Chyba tutaj? To jest chyba zamknięte. Dobra, więc trasa hang time. Pierwszy przejazd, zobaczymy, jak będzie. Trochę wieje. Dobra, tutaj był zapas prędkości. Tutaj wydaje mi się, że tyle starczy. Stoliczek. Tak na półeczkę, bo nie widzę, co jest za lądowaniem. Ten przejazd będzie taki chillowy. Zobaczymy, jak wszystko wygląda. Dobra, zobaczmy, jak tutaj wygląda. Klik. Klik. Teraz step down. O, trochę za daleko. Ale ten step-up nie jest wcale taki kurde wielki. Więc podejście numer 2. Zobaczymy, co z tego będzie. Sharkin. Step-up w bandę. Jedna korka tutaj się da. I step-up. Wow! Nawrócę za szybko! Tam są w sumie jakieś ziomeczki, może podjadę do nich, zapytacie, czy lecą dalszą część trasy. Siema. Jest. Lecicie może tam na dół trasą, co za wami poleciał, bo nie znam prędkości. Ja tak. No my też nie. A, okej. Okay. Teraz drugi raz nie umiem, wiesz? Aha, to ja pierwszy tak, zapoznawczo. Myślałem, że może już coś wiecie. Właśnie takie miękko, kupa. Miękka ziemia. Miękka ziemia, tak, okay. To mocnie
tam nas nie dolutujesz. Okej. Okay. Trzeba szłapać po ten kiedy. Okej, okay, dobra. To za wami się pojadę, dobra? Ja, bo, ale my nie skoczymy wszystko, wiesz, jako spoko, to. Tak zapoznawczo. Ja? Okay. Dobra. Daj nam pauzę kapkę. Spoko, pojadę od razu za wami. Dobra, więc spotkałem Siemeczku Szczek. Zobaczymy jak będzie. Popatrzę w załnik. Matka. Jo! Tutaj z prędkością dzisiaj będzie ciężko, bo jeszcze błoto jest. Jak mówiłem, miękko, no. Trzeba dużo pedałować. Ja, ty wolę, ja i ciągnę pedałowa, ty wolę na dopadu, że ty wolę w środku. A. Wentyl się zatkał. Co? YouTubeko, Kuba i Jodrzej. Tak, YouTubeko. Co, lecimy? Jest. Jo. Are you okay? Yes. Okay. Trochę za szybko chyba. A i dzisiaj troszeczkę wieje, jak widać po flagach, więc trzeba zawsze chwilę poczekać. Czerwona, teraz postaram się polecić jak najwięcej rzeczy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przy okazji będę gdzieniegdzie próbować robić jakieś takie nie za ciężkie triki, na przykład tutaj cyklon, ucik. Tutaj, a w sumie nic. Może jakiegoś whipka takiego, o! W miarę pięty był. Chyba było 70 stopni, trochę Polski, bo głowa była, ale liczy się gest. Dobra, spoko. Herbanska. Tego pewdola. Nie wiem czemu, ale jeszcze ani razu nie poleciałem. Tutaj bez żadnej korby. Shark fin. Skok wysoko, żeby wysoko wejść. Step down, hamowanko. Old school pomiru, ale złapałem was w takim momencie, ja pierdzielę. Ta prawa ręka już była tak krzywo. Aha, i teraz ta sekcja, gdzie się muszę skupić, więc nie będę gadał. Pierwsza opa, druga, trzecia, czwarta. Skorba, o, trochę wieje, czuję. Doleciane. O, niedoleciane. Step up, tutaj trochę zwolnię. Trzeba następnym razem troszeczkę szybciej, tak żeby można tam było spróbować też jakieś triczki, bo fajna chowa po triczki. Tak. Ale zwiało. Ale wieje. To jeszcze trasa. Im więcej ta jeżdża, to tym bardziej jest rozjeżdżona, bo coraz więcej osób też próbuje tutaj jeździć. Tak jak na przykład wcześniej próbowałem latać to, teraz tutaj już jest takie bagno. A co wy tu robicie? Co? My... Sam koniec te dwie hopy. To jest takie bagno, że nawet nie chcę tego jeździć, żeby nie psuć, wybić. Więc sobie patrzę, czy nikt nie jedzie. I zjeżdżam tym polem na sam dół. No i co, to by chyba było na tyle w mojej opinii. Bike park mega zajebisty jak na Polskę. No i co, myślę, że w następnym sezonie jak to wyschnie, szczególnie ta końcóweczka tej czerwonej, to będzie taki ogień. Więc jak macie okazję, wbijajcie, jak nie, to wyczekujcie do kolejnego sezonu, żeby sobie wbić i następnym razem siema.